Cześć, witam Was serdecznie. Jeżeli obserwujecie kanał, to wiecie, że jakiś czas temu kupiłem giętarkę do blachy i dzisiaj tą giętarką do blachy się zajmiemy. Dzisiejsza naprawa będzie naprawą, powiedzmy, doraźną, ponieważ ta maszyna wymaga gruntownego remontu od podstaw. Natomiast dzisiaj skupimy się tylko na tym, żeby tą maszynę przygotować do pracy, jaką chcę w najbliższym czasie na tej maszynie właśnie wykonać, a aktualna przeróbka, którą ktoś nieudolnie wykonał, przeszkadza mi w tym. Ogólnie maszyna wymaga remontu, ale jest sprawna i działa, w zasadzie działa bardzo dobrze. Natomiast modyfikacje, które ktoś zrobił, są dla mnie nie do przyjęcia i powiem Wam szczerze, że wstydzę się trochę tej maszyny, ponieważ jest to tak zrobione trochę nie po mojemu. Dlatego wrócimy do tego za jakiś czas. Natomiast dzisiaj zajmiemy się tą doraźną naprawą, o której Wam wspominałem. Ale przejdźmy już do samej maszyny, pokażę Wam dokładnie, o co chodzi. To jest giętarka, o której mowa i o której dzisiaj będzie film. Pewnie dzisiaj i może kolejny, drugi lub trzeci, zobaczymy. To jest górna belka dociskowa. Tutaj jest miejsce, gdzie wsuwamy blachę i tą belką dociskamy blachę i dokonujemy gięcia. Natomiast fabrycznie ten docisk jest realizowany za pomocą korby. Ktoś, żeby ułatwić, usprawnić sobie pracę, dołożył tutaj motoreduktor. Napędził to łańcuchem poprzez koło zębate i w tej chwili mamy napęd mechaniczny górnej belki dociskowej. Można by było się z tego cieszyć, z tego rozwiązania, lecz ja pomimo wszystko chcę wrócić do oryginału, ponieważ po pierwsze, zwróćcie uwagę, jak to jest zrobione. To jest zrobione masakrycznie, no, to wszystko się chwieje. Poza tym łańcuch nie jest w linii. Przyspawana zębatka na stałe, nie po mojemu, ale to już nawet nie chodzi o to, ponieważ te wszystkie jakieś tutaj niedoskonałości można by było poprawić, choć ja bym musiał to na nowo zrobić po swojemu, ale chodzi o to, że maszyna jest uszkodzona, ponieważ doszło do pęknięcia tej maszyny. Nie wiem, czy w tej chwili będzie widać. W każdym razie to, co jest tutaj, jest wzmocnieniem tej maszyny, ponieważ maszyna gdzieś tu w tym miejscu pękła. A widać, tutaj pękła maszyna. Widzicie, tutaj jest naprawiane, jest wzmacniane. To kiedyś ulegnie zmianie. Ja to zrobię po swojemu, wyrzucę tą wydumkę, którą ktoś tu uczynił. To nie może być tak. Natomiast podejrzewam, że uszkodzenia, które wynikły podczas pracy na tej maszynie, głównie przyczyniły się do tych uszkodzeń właśnie ten reduktor, ten napęd mechaniczny, ponieważ nie mamy kontroli nad siłą docisku, a opierając się tylko na przełączniku prawo-lewo i dojeżdżając tutaj, żeby docisnąć blachę, naprawdę nie mamy nad tym kontroli, więc sytuacja ma się tak, że najlepiej by było wstępnie tym motoreduktorem dojechać do pewnej wysokości i potem ręcznie dociskać, ewentualnie montować jakieś krańcówki, ale pytanie, czy jest sens. Ta maszyna po pierwsze ma być prosta, po drugie nie jest to maszyna produkcyjna, tylko jest to maszyna, która ma mi służyć do jakichś tam moich hobbystycznych prac i zajęć, więc nie ma sensu, aby ta maszyna była tak mocno zaawansowana tu technologicznie, jeżeli w ogóle to tak można nazwać, więc wracamy do oryginału. Zakres prac, jakie przewidziałem, to tak: usunięcie motoreduktora, usunięcie tego koła, stworzenie flanszy, którą przyspawamy do tej osi i do tej flanszy przykręcimy koło. Choć w oryginale była tylko korba, ja postanowiłem, że zrobimy koło, do którego będzie rączka. Koło będzie łatwe do chwycenia w każdej pozycji, nie będziemy musieli patrzeć, gdzie jest korba i szukać, tylko chwytamy za koło i dociskamy belkę roboczą do blachy. Jeżeli chodzi o sam motoreduktor wykorzystamy w projekcie następnym, który czeka już chyba dobre 2, może 3 lata. Mam maszynę taką, którą muszę napędzić i aktualnie również jest na korbę, więc wykorzystamy ten motoreduktor i on w tamtej maszynie spisze się super.
do tej naprawy doraźnej bardzo długo się zabierałem i nie mogłem się wziąć za to, ponieważ nie lubię takich prac, powiedzmy, tymczasowych. Lubię zrobić coś od początku, tak jak ma być zrobione. Natomiast dzisiejsza ingerencja w ten motoreduktor, pomysł z demontażem tego motoreduktora prawdopodobnie uchronił tą maszynę od uszkodzeń naprawdę poważnych, z tego względu, że w tej chwili, kiedy motoreduktor został zdemontowany, łańcuch został zdemontowany, można ręcznie pokręcić mechanizmem podnoszenia i opuszczania górnej belki dociskowej i dopiero podczas ręcznego kręcenia czuć, że coś jest nie tak, czuć, że to się blokuje, czuć, że bardzo ciężko chodzi. Dlatego maszyna stała też prawdopodobnie na zewnątrz, więc wilgoć, woda, deszcz, śnieg, warunki atmosferyczne ogólnie zrobiły swoje i powiem Wam szczerze, że praca z motoreduktorem na tej maszynie byłaby chyba ostatnim gwoździem do trumny dla tego urządzenia, więc pomysł ingerencji, pomysł demontażu tego motoreduktora był chyba najtrafniejszym pomysłem, jaki ostatnio wybrałem, ale spójrzcie z bliska, przejdźmy do maszyny, pokażę Wam, w czym problem. Górna belka dociskowa znajduje się w tym miejscu, zamontowana jest na śrubie, natomiast cały mechanizm podnoszenia i opuszczania mieści się tu poniżej. Jest to bardzo prosty mechanizm, za chwilę zobaczycie. Natomiast bardzo ciężko to wszystko pracuje i miejscami, momentami potrafi się to zblokować całkowicie. A dlaczego się blokuje, już Wam pokazuję. W tym miejscu mieści się ta przekładnia, ona przenosi napęd na górną śrubę belki dociskowej, ale poprzez tą ośkę przenosimy napęd na drugą stronę maszyny, ponieważ taka sama śruba jest po drugiej stronie naszej belki dociskowej, więc te zębatki muszą tu być dwie. Spójrzcie, tutaj wystaje kołek. Kołek on wypadł. On wyskoczył nam po prostu z miejsca, którym musimy go umieścić, wbić głębiej. Natomiast kołek ten, który tu wystaje, on w momencie obrotu tej zębatki przemieszcza się i blokuje się o budowę, o odlew maszyny. Wyobraźcie sobie, co by się zadziało, jeżeli by my pracowali mechanicznie poprzez motoreduktor na tej maszynie i doszłoby do takiego zaklinowania się. Prawdopodobnie doszłoby do uszkodzenia, no mam nadzieję, że w najlepszym przypadku samego kołka, ale z uwagi na to, że on jest naprawdę gruby, podejrzewam, że uszkodzeniu by mogło ulec tu coś więcej, choćby nawet i to koło, ponieważ otwór ustalający, mocujący jest bardzo na krawędzi, więc nie ma tu zbyt dużo materiału. Podejrzewam, że uszkodzeniu mogłoby ulec właśnie to koło zębate, ta zębatka. Druga rzecz, która skłoniła mnie do większej ingerencji w tą maszynę, jest rdza. Zostało to przesmarowane olejem, ale zobaczcie, co wypływa z tego. Ta maszyna w tej chwili nie chce na niej pracować. Ja ją po prostu rozbiorę, umyję wszystko dokładnie, przesmaruję i złożę na smarze świeżym, nowym. Co prawda to jest tylko taka doraźna naprawa tej maszyny, ponieważ ta maszyna wymaga większego remontu, ale do prac, które muszę aktualnie wykonać, myślę, że ten zabieg tylko jej pomoże, na pewno nie zaszkodzi. Dzisiaj podczas prac przy tej maszynie mieliśmy się skupić tylko na demontażu motoreduktora oraz wykonaniu flanszy i koła wraz z korbą do obsługi tej maszyny, do napędzania mechanizmu docisku górnej belki. No jak widzicie, sprawy się komplikują i niestety jestem zmuszony zdemontować górną belkę, zdemontować śruby, zdemontować zębatki, cały mechanizm umyć, wyczyścić dokładnie i złożyć na nowo, na nowym smarze, ponieważ po pierwsze, kołki ustalające, które trzymają to wszystko w ryzach, są luźne, wypadają, nie może tak być, musi to być pewnie zamontowane. Poza tym wszechobecna rdza, która wypływa z każdej szczeliny tej maszyny podczas smarowania olejem, podczas smarowania smarem,
też niedobrze wróży, dlatego postanowiłem tą maszynę jednak rozebrać, wyczyścić te elementy wszystkie ruchome i przesmarować je na nowo i dopiero na tak przygotowanej maszynie będziemy pracować. Te prace, tak jak mówiłem, są tylko doraźne, natomiast nie jestem w stanie ich pominąć. Muszę aktualnie wykonać te prace, tak powiedzmy podstawowe, konserwacyjne prace muszę wykonać, ponieważ nie chcę tej maszyny jeszcze bardziej zmęczyć, niż ona już po prostu jest zmęczona. I co prawda jest to dobra baza do remontu, do dalszych prac przy niej, natomiast musimy, nie możemy spowodować tego, że uszczerbki, uszkodzenia tej maszyny będą narastać. Dobra, słuchajcie, belkę mamy zdemontowaną. W tej chwili demontujemy śruby, które przekazują napęd poprzez te zębatki z tego koła na te śruby. To wszystko musimy zdemontować. Zdemontujemy również wałek, który tutaj jest i przenosi napęd z lewej strony maszyny na prawą. Także ten wałek musimy również zdemontować oraz elementy przekładni z tej strony. Tak na dobrą sprawę to od tej strony musimy zacząć, ponieważ ta ośka musi wysunąć się nam w tamtą stronę, więc od tej przekładni zaczniemy demontaż. Natomiast jeżeli chodzi o samą maszynę, o samo łoże, jak widzicie, jest naprawdę w bardzo dobrym stanie. Korozja nie świadczy o tym, że ta maszyna jest zużyta. Nie zapominajcie o tym, że ta maszyna stała dużo długo na zewnątrz pod chmurą, także miała prawo skorodować, natomiast to jest wszystko do odczyszczenia. Można dać nawet te elementy, można nawet dać na frezarkę lub zamówić nowe, ponieważ to jest wszystko przykręcane. Ten element jest elementem wymiennym. Ten element również jest elementem wymiennym. Mało tego, mam w planach dorabiać te elementy na chwilę potrzeby, na sytuację, kiedy muszę jakąś blachę zagiąć. I te sytuacje same wymuszą to, że te belki będziemy pewnie z czasem dorabiać nowe. Oczywiście będziemy to dorabiać na zasadzie garażowej, czyli z płaskownika, kształtownika bądź czego, co mamy pod ręką, ponieważ ta maszyna nie ma zadania spełniać tu jakiegoś produkcyjnego, tylko ma być do zabaw hobbystycznych, także nie będziemy chwilę inwestować w jakieś rozwiązania bardzo drogie. Będziemy starać się wszystko robić metodą garażową, taką powiedzmy metodą warsztatu domowego. Jeżeli chodzi o belkę, no to przy niej nie będziemy robić nic, ponieważ ona jest w bardzo dobrym stanie. Tutaj są nakrętki i jest tu regulacja, aby belka równo dociskała się nam do, ta górna dociskowa dochodziła nam równo do belki dolnej. Jest tu regulacja na tych śrubach, przekręcając tą nakrętką i kontrując od dołu, mamy możliwość regulacji równego docisku na całej długości tej belki. W tym momencie jeszcze przed demontażem tych śrub bardzo ważna sprawa jest taka, aby my zaznaczyli te śruby, ułożenie tych śrub względem siebie. Nieistotne jest ich położenie, tylko położenie względem siebie, żeby one w taki sam sposób trafiły, możemy je przestawić o 180 stopni względem zębatki i wtedy może się okazać, że
Braknie nam regulacji zwyczajnie na górnej belce dociskowej i będziemy zmuszeni wtedy przekładać zębatki. Natomiast możemy to zaznaczyć poprzez punkt. Ja zawsze robię z lewej strony jeden punkt, z prawej strony dwa punkty. Taką mam zasadę i nie muszę pamiętać, wiem po prostu, że z prawej strony mam zawsze dwa punkty, chyba że coś jeszcze znaczę w środku, wtedy jest w środku dwa punkty i trzy punkty jest wtedy po prawej stronie. Robię punkta od siebie, czyli po tej stronie śruby punkt i po tej stronie śruby dwa punkty. One zaznaczą mi prawidłowe ułożenie tych śrub. Druga sprawa. Zobaczcie, mamy tutaj taki element, który prawdopodobnie powinien być zderzakiem, ogranicznikiem, który możemy regulować. Tutaj mamy śrubę, kiedyś udało mi się ją wykręcić, ona była urwana i bardzo głęboko schowana, powiedzmy z 6-8 mm była w głąb, poprzez nawiercenie jej oraz wbicie kluczyka Torx udało mi się wykręcić tą śrubę. Natomiast w tej chwili to jest jeszcze wszystko zamarznięte. To wszystko stoi. Nie mam możliwości w tej chwili poruszyć tym. Nawet nie ma miejsca tu na to, żeby w jakiś sposób zadziałać penetratorem poza tą szczeliną, którą mamy tutaj. Ale to będzie trzeba uruchomić, żeby to było ruchome, żebyśmy mogli kąt gięcia w ten dokładnie sposób ustawiać. To jest zderzak blokowany tutaj śrubą, jakąś gałką, pokrętłem lub po prostu dokręcany kluczem i w ten sposób blokujemy zadany kąt, pod jakim giętarka ma giąć blachę. Element, ten zderzak, udało się nam rozruszać, w tej chwili jest ustawiony na 90 stopni, czyli zwróćcie uwagę, że listwa dociskowa podczas gięcia stawia już nam opór. To wszystko się w tej chwili tu opiera o zderzak. Do tej pory było to zaklinowane, zablokowane w zupełnie innym miejscu, że to nie działało. Oczywiście wiadomo, że 90 stopni ustawiając, ta blacha zawsze odda, więc musimy nieco przegiąć, przeciągnąć tą blachę. Natomiast w końcu ten zderzak zacznie działać tak jak powinien, a będzie to dla nas istotne podczas gięć, podczas wielu gięć pod różnymi kątami, więc bardzo istotna sprawa. Natomiast musimy to jednak ściągnąć z tego czpienia. Spójrzcie tutaj, ktoś tu już był młotem, to jest sprane, ktoś tu bił młotem w miejscu, w którym nie powinno się młotkiem bić. Ja po tym młotkiem biję, natomiast naprawdę uwierzcie mi, wiem co robię i wiem gdzie biję tym młotkiem. Młotek jest po to, żeby go używać, natomiast nie wolno bić nigdy po takich rzeczach, ponieważ dochodzi do zaklepania, z tego tworzy nam się taki czop, który może być już nie do demontażu, ponieważ ta krawędź, to czołowa krawędź, ona zostanie rozszerzona, zabita jak nit niemalże i będzie problem z demontażem tego. Żeby to zdemontować, będziemy musieli w ostateczności usunąć poprzez szlifowanie fragment tutaj materiału, tym samym złagodzić ten garb, ten czop, który tutaj jest i myślę, że w tym momencie będziemy w stanie zdemontować ten zderzak. Na tym etapie musimy przerwać pracę, ponieważ zostały zaaplikowane środki penetrujące i zależy mi na tym, aby w największym stopniu te wszystkie elementy zapieczone zostały spenetrowane, więc czekamy do jutra, do rana i startujemy od rana z projektem. Jeżeli chodzi o samą maszynę, bałem się tego, ponieważ prace, które rozpocząłem, miały się zakończyć tylko na demontażu motoreduktora i montażu korby.
One w tej chwili już poszły nieco dalej, poszły dalej niż planowałem i jestem o krok od podjęcia decyzji, aby zacząć tą maszynę remontować gruntownie. Wiem, ta moja decyzja pewnie wpłynie na to, że kolejne projekty odsuną się w czasie i no niestety ta maszyna jest mi potrzebna, żeby ruszyć z projektami, choćby nawet z projektem Jeep, choćby nawet z projektem prac blacharskich przy Jeepie. Ponadto mamy jeszcze w planach, mam jeszcze inne filmy, w których wykorzystać bym musiał tą maszynę, więc tak czy siak prace, które rozpocząłem i prace, które ta maszyna wymaga, musiały być poczynione. Jeżeli chodzi o ten remont kapitalny, prawdopodobnie na tym się skończy. No niestety, plus jest tego taki, to znaczy plus, wcześniej czy później musiało do tego dojść, natomiast plus jest tego taki, że przyjemniej się będzie nam pracować na wyremontowanej maszynie, na odmalowanej maszynie, mnie się będzie wygodniej i przyjemniej pracować i Wam na pewno przyjemniej się będzie oglądać te filmy. Ponadto z samego remontu będzie też kilka filmów, także pozostało mi Was tylko zaprosić na ten nowy cykl odcinków o remoncie giętarki do blachy. Ja serdecznie się z Wami żegnam. Tradycyjnie zachęcam do subskrybowania, lajkowania i komentowania pod filmem. Chciałem jeszcze poinformować, że z dniem dzisiejszym przeszliśmy pozytywnie weryfikację konta Patronite, czyli od dnia dzisiejszego kanał można wspierać. Jeżeli uważasz, że to co ja robię, jeżeli uważasz, że kanał zasługuje na Twoje wsparcie, chętnie bym widział z Waszej strony pomoc, abyśmy mogli się dalej rozwijać. Niestety takie czasy, wszystko kosztuje i te moje projekty również, więc żebyśmy mogli iść bardziej do przodu, żebyśmy mogli się szybciej rozwijać i nie przepaść gdzieś w przeluściach internetu, to no niestety musimy zacząć finansować, musimy zacząć inwestować w ten kanał i myślę, że mam świetnych, wspaniałych widzów, którzy pomogą mi w tym i stworzymy naprawdę świetny kanał. Już w tej chwili tworzymy naprawdę świetną społeczność, czy tutaj na YouTubie, czy na Facebooku, na grupie Stalowiz YouTube. A ja jeszcze raz z Wami się żegnam. Do zobaczenia. Cześć!